Siemaneczko, wylądowałem dzisiaj w agencji towarzyskiej we Wrocławiu. Zwiedzimy dzisiaj jej wnętrze, zobaczymy, co pozostało w środku. Być może jest jakieś wyposażenie oddające charakter temu miejscu. Halo? Na samym wejściu telewizorek mamy i troszkę sprzętu, kilka starych telefonów. Wchodzimy do środka. Tutaj mamy chyba mini bar. Tak jest. Router, Wi-Fi. Tutaj ewidentnie ktoś przesiadywał sobie. Zrobili sobie tutaj libacje alkoholowe. Tutaj mamy małą łazienkę. Kibelka wam nie będę pokazywał, bo nie wygląda dość ciekawie. A co tutaj jest? O, tutaj jest taka sala, w której dziewczyny się gimnastykowały. Zobaczcie, została jeszcze rura. Tutaj te zwinne dziewczyny pokazywały swoje wdzięki. Krzesło barowe. Idziemy na górę. Słyszę tam jakieś hałasy. Mam nadzieję, że nikogo nie zastanę. Łazienka. Tutaj ewidentnie pomieszkują bezdomni.
kabina prysznicowa już zniknęła. Został tylko sam Brodzik. Wow. Jacuzzi. To chyba dla specjalnych klientów. Jeszcze dość w dobrym stanie. Wyjście na balkon. Jakieś folia naklejona. Zastanawia mnie, czy okoliczni mieszkańcy korzystali z usług pań. Kobiety pewnie nie były zadowolone, że coś takiego tutaj powstało. Tu kolejny pokój. Totalne śmietnisko. Widziałem, że można wejść jeszcze wyżej. Zerkniemy. Tutaj widzę skulpturką. Wyrzucono do śmietnika jeszcze śmieci niektóre. Kable powyrywane już. Lodówka. Pralka. Kolejna łazienka, ale śmierdzi tutaj trochę spalenizną. Tutaj wszystko porozwalane już. Kolejny pokój. Zobaczcie. Teraz już znamy powód zamknięcia tej agencji. Był tu zaproszony ogień, tylko nie wiadomo, czy przed zamknięciem. Ciężko powiedzieć. I kolejny pantofelek. No nic, pozostaje mi poszukać tego kopciuszka. Bielizna. Widok z góry.
tutaj kolejny biustonosz. Kilka kaset VHS. Jak myślicie, co na nich jest? Dobra. Widzę, że nie ma tutaj zbyt dużo wyposażenia. Jestem przekonany, że zniknął on z czasem. Oprócz miejskich eksploratorów, w takich miejscach pojawia się dużo złodziei. I wygląda, jak wygląda. Chyba trochę źle to o mnie świadczy, bo zaliczyłem już drugi burdel. Ale co zrobić? Taka pasja. Powoli żegnam z wami i do zobaczenia znowu w kolejny piątek. Mam nadzieję, że subskrybujecie mój kanał i pomożecie mi w rozwoju kanału. Na razie, trzymajcie się. Wasze zdrówko. Na razie.